W gminie Morawica realizowanych jest szereg projektów i programów. Na wiele z nich pozyskano wysokie dofinansowania unijne. Szereg programów realizują szkoły, jak program Comenius, cyfrowa szkoła czy edukacyjny program pod nazwą Czas na zdrowie. Urząd Gminy Morawica wdrożył aplikację internetową, portal mapowy e-gmina, internetowy menadżer punktów adresowych. Przyjęto również gminny program profilaktyki na 2013 rok, wdrożono nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, a także wydano publikację w postaci mapy turystycznej. Wraz z gminą Chęciny Sitkówka Nowiny gmina Morawica gościła delegację młodzieży z Ukrainy w ramach projektu pod nazwą Możesz tańczyć wszędzie, jeśli tańczysz sercem. Wymiana młodzieży Polska-Ukraina. Na terenie gminy Morawica w 2013 roku odbył się English Language Summer Camp, czyli międzynarodowy obóz języka angielskiego. Przeprowadzono również akcję Zintegrowany Informator Pacjenta w Centrum Samorządowym w Morawicy, a Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy dostała dofinansowanie w kwocie 240 tysięcy zł na wyposażenie nowych pomieszczeń. Poza tym wójt Marian Buras zasiadł w pierwszym w historii prezydium sieci odnowy i rozwoju wsi, czyli powołanej do życia nowej platformie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ważną funkcję społeczną pełnią również stowarzyszenia. Na terenie gminy Morawica działa ich ponad 30 i ciągle powstają nowe. Gmina Morawica z roku na rok poszerza program współpracy ze stowarzyszeniami. W 2013 roku na ich działalność, łącznie z działalnością oświatową, samorząd gminy przekazał blisko 2,5 miliona złotych. Gmina Morawica w 2013 roku za swoje działania otrzymała szereg nagród i wyróżnień nie tylko na arenie województwa świętokrzyskiego, ale również całego kraju, plasując się tym samym w czołówce najlepszych gmin w Polsce. Do najważniejszych wyróżnień bez wątpienia zaliczyć można nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii Wspólnota Obywatelska. Tym samym gmina Morawica znalazła się wśród trzech najlepszych samorządów w kraju, obok miasta Gdynia i Szczecin. Warto podkreślić, że była to pierwsza edycja nagrody. Równie ważnym ogólnopolskim wyróżnieniem było znalezienie się Morawicy w krajowej czołówce gmin w rankingu samorządów Dziennika Rzeczpospolita, a także w rankingu Perły Samorządu, odebranie w gmachu Senatu RP statuetki gminnego lidera recyklingu, czy wyróżnienie w pierwszej edycji organizowanego przez Wolters Kluwer Polska konkursu Markowy Samorząd w kategorii Gmina Wiejska. Kolejnym ważnym wyróżnieniem było otrzymanie przez wójta gminy Morawica Mariana Burasa tytułu Samorządowy Menadżer Regionu 2012 w województwie świętokrzyskim w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki. Tym samym włodarz gminy Morawica już po raz drugi z rzędu znalazł się na pierwszym miejscu tego prestiżowego rankingu. Do innych ważnych nagród i wyróżnień zaliczyć można Nagrodę Innowacyjności dla gminy Morawica, przyznanie statuetki Top Manager Kielce 2013, Super Gminy Roku gminnego lidera recyklingu czy nominacji do Świętokrzyskiej Wiktorii w kategorii Samorządność. Gmina Morawica nie tylko sama zdobywa nagrody, ale również je przyznaje, jak na przykład Nagroda Kowala, która jest najstarszą nagrodą gospodarczą w województwie świętokrzyskim. W ślad za Kowalami nasi przedsiębiorcy zdobywają szereg innych prestiżowych nagród, nie tylko na arenie województwa, ale i kraju. Jaki był rok 2013 dla gminy Morawica? Jak pan by podsumował ten rok? Jak zwykle był to rok na pewno pracowity. A ponieważ znajdujemy się w nowym centrum samorządowym, to na pewno był to rok udany. Rok, w którym oddaliśmy wiele inwestycji znaczących, poprawiających jakość życia naszych mieszkańców. Wspomnę chociażby tutaj o wielkim projekcie kanalizacji w południowej części naszej gminy. Także na pewno był to rok dobry dla nas. Można powiedzieć, że kryzys ominął gminę Morawica?
No tak, myślę, że no może niekoniecznie w ten sposób, dlatego że kryzys gospodarczy w zasadzie był w całej Europie, był również w naszym kraju, oczywiście w mniejszej skali i na pewno również w gminie Morawica i to się przekłada na pewno na życie naszych mieszkańców, dlatego że jeżeli ktoś stracił pracę, czy ma problemy ze znalezieniem pracy, to jest właśnie skutkiem tego kryzysu. Ale robimy wszystko, żeby właśnie skutki kryzysu załagodzić. U nas jest specjalna strefa ekonomiczna, wprowadzają się nowe firmy, więc również na ten rozwój gospodarczy zwróciliśmy bardzo dużą uwagę i nasza gmina w powiecie kieleckim praktycznie ma jedno z najniższych bezrobocia, także że najniższą skalę bezrobocia, także coś robimy w tym kierunku. I myślę, i patrzę z nadzieją w przyszłość, że ten rok 2014 będzie rokiem lepszym, zarówno dla Polski, jak i dla gminy Morawica.